W dzisiejszym magazynie ratuszowym podsumowanie połowy kadencji Rady Miasta, Aleja Pisarzy przy Galerii Książki. Upływa połowa czteroletniej kadencji Rady Miasta. Półmetek to dobry okres na pierwsze podsumowania. Poprosiliśmy o ocenę 2 lat pracy przedstawicieli klubów oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Wypadek Jacka Grossera na pewno zaważy na całej kadencji 2010-2014. Wprawdzie sytuację z tym wypadkiem udało się opanować, jednakowoż będzie on miał wpływ do końca tej kadencji. A jak najkrócej podsumować to, co w mieście się w tej chwili dzieje? Moim zdaniem najbardziej właściwym słowem jest słowo przyspieszenie. Z tym przyspieszeniem mamy do czynienia właściwie od drugiej połowy ubiegłego roku. Dowodami na to to chociażby Biały Orlik na Zasolu, Orlik budowany obecnie na osiedlu Chemików, remonty ulic takich jak Zagrodowa, Szarych Szeregów, remonty OCK. To tyle, jeżeli chodzi o remonty. Miasto się zazieleniło, miasto wygląda bardziej kolorowo dzięki tym wszystkim kwiatom, jakie możemy zauważyć na rondach, na skwerach, na ulicach. Pozyskuje się nowe pieniądze zewnętrzne na inwestycje miejskie. Dowodami na to pieniądze pozyskane na remont targowiska miejskiego oraz na miejską strefę aktywności gospodarczej. Porządkuje się przestrzeń miejską. Chodzi tutaj o wyburzenie starych budynków ZUK-u przy ulicy Bulwary i rozpisanie konkursu, który ma odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób nowo otwartą przestrzeń miejską zagospodarować, w jaki sposób uczynić ją ładniejszą, przyjaźniejszą mieszkańcom. Wraca się także do pomysłów według mnie udanych, które poprzednik jakoś zaniechał z niewiadomych dla mnie powodów. Tutaj mam na myśli Ogrody Europy. Pomysł bardzo dobry, który na pewno należy zrealizować. Także słowo przyspieszenie, słowo dynamika to słowa, które według mnie najwłaściwiej oddają to, co się w tej chwili w mieście dzieje i oby to tempo prac udało się utrzymać. Pierwsze 2 lata tej Rady to przede wszystkim nadal nierozwiązany problem prezydentury miasta Oświęcim. Dzisiaj prezydentem miasta Oświęcim, pełniącym obowiązki prezydenta miasta Oświęcim, jest urzędnik premiera, a jest to pewnego rodzaju zaprzeczenie demokracji. To jest źle, jeżeli jest złym doświadczeniem, jeżeli prezydentem takiego miasta jak Oświęcim zostaje ktoś, kto jest mianowany. Uważamy, że należy dążyć do przeprowadzenia wyborów w mieście Oświęcim. Co możemy mówić o tych 2 latach? Te 2 lata to na pewno ze strony pełniącego obowiązki zawłaszczanie różnych instytucji na potrzeby jedynie słusznej partii. Natomiast ze strony gospodarczej dobrze się dzieje, że część programów, które były przygotowywane w poprzednich latach, które zostały wstępnie przygotowane i zostały zaplanowane, są realizowane teraz, bo to daje jednak takie poczucie ciągłości działań w mieście Oświęcim. Ocenię budżet, realizację budżetu, ocenię realizację inwestycji miejskich, no i współpracę z kierownictwem miasta. Jeżeli chodzi o budżet, no to budżet mamy w granicach 130 milionów. W zasadzie wszystkie najważniejsze potrzeby i bieżące są realizowane. Budżet nie jest miasto zbytnio zadłużone, nie zbliżamy się do krytycznej granicy 60%, więc nie jest źle. Budżet jest prorozwojowy, dlatego że 20% budżetu to przeznaczamy na inwestycje. To, co się dzieje w mieście, to widać. Jest przebudowywana płyta rynku. Pasaż Śniadeckiego uzyskał w zasadzie właściwy wymiar, właściwą formę i on zyskał na estetyczności. Będzie przebudowywana płyta targowiska. Został przebudowany hotel olimpijski, przecież powstały 2 orliki.
Teraz została podpisana umowa dotycząca środków zewnętrznych, środków unijnych na budowę strefy aktywności gospodarczej. Potężna inwestycja sprzyjająca rozwojowi miasta. Inwestycje drogowe się dokonują, współpracujemy z powiatem w tym zakresie, dokładamy środków finansowych do inwestycji wspólnych i praca z kierownictwem układa się bardzo dobrze. Pracowaliśmy przecież z dwoma ekipami, z ekipą prezydenta marszałka i z ekipą pełniącego funkcję prezydenta Januszem Chwierutem. No, współpraca przebiega bezkonfliktowo. Półmetek kadencji oceniam bardzo dobrze z mojego punktu widzenia jako radnej. W tej kadencji rady nastąpił przełom i zadania, wnioski, które składałam w poprzednich kadencjach, doczekały się obecnie realizacji, więc są to dla mnie powody do satysfakcji i cieszy mnie to tym bardziej, że przyniesie to ewidentne korzyści dla mieszkańców. Są to inwestycje dotyczące mojego okręgu wyborczego, a więc Zasola. Sprawy, w które byłam i jestem mocno zaangażowana, a więc przebudowa ulicy Obozowej, Jana Pawła II i Łukowej, Szarych Szeregów, Polnej i pozostałe sprawy, które wynikają, w których wspieram Radę Osiedla Zasole, którą również reprezentuję. Także oceniając, nie mogę mieć negatywnych odczuć, ponieważ zadania są realizowane. Pozostają jeszcze istotne kwestie, jeśli chodzi o osiedle Zasole, biblioteka, ośrodek kultury, klub seniora z prawdziwego zdarzenia, ale mam nadzieję, że i to kiedyś nastąpi. Ważne jest to, że w tej kadencji Rady rozmawiamy, usiłujemy znaleźć jakieś rozwiązania, kompromisy i to jest bardzo dobrze, bo tylko działanie ponad podziałami prowadzi do jakichś sensownych rozwiązań, które służą i dobrej atmosferze w Radzie i również rozwojowi miasta, bo przecież my stanowimy lokalne prawo. Trzeba te dwa lata rozbić na jakby dwie części, tak? Pierwsza część po wyborach, zamieszanie, dalsze rządzenie byłego prezydenta Janusza Marszałka, no i później oczywiście komisarz i mamy od ponad roku pełniącego funkcję Janusza Chwieruta. I myślę, że o ile ta pierwsza część to taka trochę kontynuacja, trochę szarpaniny, trochę nerwów, trochę tego starego złego klimatu, który był na linii rządzący Rada Miasta, o tyle od tego ponad roku jest dosyć spokojnie, że nie powiedziałbym nudno. Jak mogę oceniać? No, na pewno ważne jest, że wiele konfliktów w mieście, które narosły przez ostatnie lata, wydaje się, że zostało zażegnanych, zostało rozwiązanych i to jest pozytyw. Negatywem jest to, że dalej nie mamy prezydenta, taka jest moja opinia. Mamy zarządzającego i to jest sytuacja nienormalna na skalę ogólnopolską i chyba ta sytuacja pewnie się już nie zmieni do następnych wyborów. Oczekiwałbym, że w takiej sytuacji rządzący, czyli pełniący funkcję Janusz Chwierut, będzie raczej częściej kierował swoje działania razem, czy konstruktywnie z Radą Miasta, negocjując, konsultując. Wydaje mi się, że troszkę za mało jest jakby z tamtej strony takiego podejścia. Jest rządzenie samodzielne i to się na pewno niektórym radnym absolutnie nie podoba. Często jesteśmy zaskakiwani. No powiedziałbym tak, jest lepiej, chociażby jest dużo do poprawy. Działania Rady Miasta w kontekście tych 2 minionych lat można ocenić pozytywnie. Praca Rady przebiega spokojnie, bez jakichkolwiek zakłóceń czy sporów. Prowadzona jest normalna, merytoryczna działalność na komisjach, co przekłada się później na sesjach Rady Miasta, gdzie Rada Miasta na sesjach swoich te wszystkie projekty uchwał, które są przyjmowane, przepracowane na posiedzenia komisji, przebiegają bardzo spokojnie i płynnie. Na pewno troszkę inna jest ta Rada od Rady poprzedniej kadencji. Tak, powiedziałem wcześniej, nie ma tych, powiedzmy, takich sporów pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami.
I rada podejmuje też dość dużo swoich działań z własnej inicjatywy jako przyspieszające działania, jeżeli chodzi o uchwalanie programów dotyczących rozwoju miasta. Jakieś sukcesy? Znaczy, jeżeli chodzi o sukcesy, trudno mówić o sukcesy. Rada i radni, powiedzmy, są po to wybrani, żeby oni dla dobra miasta pracowali i te działania tu się przekładają, bo tak jak powiedziałem, powiedzmy, poprzez te wszystkie działania wynikające na pracach komisji, które są tematy przepracowane, przemyślane, te tematy, które wymagają jakiegokolwiek dopracowania, one w ten czas są wnioskami komisji ściągane i jeżeli są przepracowane, ponownie rada nad nimi się schyla i dokonuje analizy tych poszczególnych działań, które powinny być dla dobra miasta. Na pewno to najważniejsze, które jest, to jest kwestie planistyczne, kwestie rozwoju miasta i komisje występują też o spotkania z kierownictwem urzędu, aby bardziej dociekliwie i szczegółowo zapoznać się, a także z własnymi sugestiami wychodzą w kierunku prezydenta, aby te działania były podejmowane na bieżąco i też oczekuje pewnych działań, które miasto w jaki sposób będzie rozwijało się, czy pozyskiwanie środków zewnętrznych. Szósta kadencja Rady Miasta Oświęcim rozpoczęła się 2 lata temu, w 2010 roku, a zakończy w 2014. Pani wie, że Pani weszła teraz na Aleję Pisarzy? O, wiem. I co Pani myśli o tym pomyśle? No, bardzo pięknie to wygląda. Nie mam nic przeciwko. No, myślę, że to dobry pomysł. Tablica z cytatem z twórczości znanego współczesnego polskiego pisarza Andrzeja Stasiuka znajdzie się w alei prowadzącej do Galerii Książki. To najnowszy projekt oświęcimskiej książnicy, by w tym miejscu stworzyć Aleję Pisarzy. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Łukasza Górnickiego chcą uhonorować wybitnych żyjących twórców, którzy osobiście wezmą udział w uroczystości odsłonięcia w Alei Pisarzy pamiątkowej płyty, ozdobionej ich autografem i wybranym cytatem z ich prozy lub poezji. Przyjazd znanych i cenionych autorów do Oświęcimia będzie świętem dla tych osób, które w dobie dominującej kultury obrazkowej nadal cenią sobie wartość dobrego słowa pisanego. Ten pomysł zrodził się spontanicznie w trakcie jednych z naszych spotkań tutaj, to było w zeszłym roku, Koziołka Matołka. Pomysł, który zakiełkował w naszych umysłach i tutaj razem z władzami miasta zaczęliśmy się zastanawiać, czy faktycznie nie wykorzystać jeszcze potencjału, jaki drzemie w tym naszym obiekcie, a przede wszystkim też w otoczeniu, bo mamy ta Aleja Pisarzy, to przecież piękny dość deptak, któremu można nadać jakiś specyficzny charakter i wyjątkowy, i myślę, że to będzie miejsce, które będzie uatrakcyjniało nie tylko sam obiekt, ale również i nasze miasto. Decyzję o wyborze autora podejmuje kapituła, w skład której wchodzą profesor Joanna Papuzińska, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, poetka i prozaik, Michał Rusinek, były sekretarz noblistki Wisławy Szymborskiej, profesor Krzysztof Zajas, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia i Leszek Palus, dyrektor Galerii Książki w Oświęcimiu. Pierwszym pisarzem, który zaznaczy swoją obecność w oświęcimskiej Alei Pisarzy, będzie Andrzej Stasiuk. Niezwykły prozaik, poeta i dramaturg, znany jest chyba wszystkim krytykom literackim na całym świecie. Autor m.in. Murów Hebronu, Dukli, Opowieści Galicyjskich, Dziewięciu, Jadąc do Babadak, Taksminu, Dziennika pisanego później i kilku innych książek. Laureat wielu nagród, w tym międzynarodowych. Inauguracja tego przedsięwzięcia o nazwie Aleja Pisarzy będzie 26 października o godzinie 17 z udziałem osoby pisarza. Tą osobą to jest Andrzej Stasiuk. To będzie podobne do tego typu przedsięwzięć, jakie są w Polsce, do Alei, czyli jakieś krótkie przedstawienie, parę słów i moment odsłonięcia tej płyty. I później przewidujemy zaraz po tej uroczystości odsłonięcia, przewidujemy spotkanie autorskie w auli, moderowane to będzie przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, tutaj pana już wspomnianego, pana profesora Krzysztofa Zajasa i pana profesora Jarosława Fazana.
Projekt wstępnie zakłada wmurowanie około 30 płyt z brązu w Aleje Pisarzy, co najmniej jednej tablicy rocznie. Myślę, że kontynuacja takich pomysłów w ogóle w Oświęcimiu, inicjatyw takich, jest bardzo dobra. Projekt nawiązuje do popularnych na całym świecie Alei Gwiazd, przy czym w odróżnieniu od idolów masowej kultury medialnej, do wartościowaniu podlega tu sztuka o najwyższej wartości kulturowej – sztuka słowa.